Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Podstawy Turystyki. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Podstawowym kryterium podziału turystyki jest motyw podróży. Uwzględniając to kryterium, wyróżnia się następujące rodzaje turystyki: wypoczynkową, poznawczą, biznesową, zdrowotną, kwalifikowaną, religijną odwiedziny u krewnych i znajomych. Celem turystyki wypoczynkowej jest odnowa sił fizycznych i psychicznych. Ze względu na charakter wypoczynku, wyróżnia się następujące odmiany tego modelu turystyki: plażową, morską, agroturystykę, jeziorną, rozrywkową, wiejską, klubową. Motywem turystyki poznawczej jest poznanie nowych obiektów, miast, regionów, państw, kultur. Wyróżnia się następujące odmiany tego modelu turystyki: przyrodniczą, krajoznawczą, ekoturystykę, kulturową, sentymentalną. Turystyka biznesowa obejmuje podróże służbowe, uczestnictwo w targach, konferencjach, kongresach, spotkaniach biznesowych, turystyka kongresowa, oraz imprezy integracyjne organizowane przez firmy dla pracowników, turystyka motywacyjna lub eventowa. W Polsce centrami turystyki biznesowej są na przykład Warszawa, Poznań i Gdańsk. Celem turystyki zdrowotnej jest rehabilitacja, profilaktyka i ochrona zdrowia. Podstawowe kierunki to uzdrowiska oferujące lecznicze wody mineralne i zabiegi balneologiczne, turystyka uzdrowiskowa, centra Spa and Wellness, ośrodki talasoterapii oferujące zabiegi z wykorzystaniem wody morskiej. W Polsce turystyka zdrowotna najprężniej rozwija się na wybrzeżu, np. Na w Kołobrzegu, Sopocie, na Pojezierzach, np. Na w Mikołajkach, Rynie oraz w górach, np. w Krynicy, Zdroju. Motywem turystyki kwalifikowanej jest aktywne spędzenie wolnego czasu, chęć przeżycia przygody połączona z wysiłkiem fizycznym. Turysta musi posiadać odpowiednie wyposażenie, umiejętności oraz dobrą kondycję fizyczną. Turystyka kwalifikowana może mieć formę pieszą, rowerową, narciarską, jeździecką, motorową, kajakową, żeglarską. W Polsce głównym regionem uprawiania turystyki kwalifikowanej i ekstremalnej są góry, np. Beskid Niski i Pojezierza, na np. spływy kajakowe brdą i krutynią. Turystyka religijna. Uznawana za najstarszy rodzaj turystyki. Związana jest z przeżyciami religijnymi podczas pielgrzymek, podróży do świętych miejsc, turystyka pielgrzymkowa i udziału w wydarzeniach religijnych. Odwiedziny u krewnych i znajomych to jeden z najpopularniejszych rodzajów turystyki związany z celami towarzyskimi. Według badań Instytutu Turystyki 29% zagranicznych podróży Polaków w 2011 roku miało na celu odwiedziny u krewnych i znajomych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.